Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku na kanale Pogromca Szkodników. Dzisiejszy odcinek to będzie walka z mitem pod tytułem Pluskwy biorą się z brudu. Za chwilę zobaczycie mieszkanie, które jest czyste, które jest po remoncie. Łóżko jest nowe, dopiero co kupione ze sklepu, a mimo wszystko problem z pluskwami wystąpił. Dlatego jadę na miejsce i za chwilkę pokażę Wam, co udało mi się znaleźć. Zapraszam. Jestem już u klientki i zaczynam szukać pluskiew. W pierwszej kolejności oczywiście przeglądamy sypialnię, czyli tam, gdzie śpimy, ponieważ to jest miejsce, gdzie pluskwy pojawiają się w pierwszej kolejności. Ale jest coś, co zwróciło moją uwagę troszeczkę szybciej. Tutaj mamy odchody. Wiemy o tym, ponieważ nam się to rozmazuje. Pani już przed moją wizytą zdjęła materac. Przeglądam go dokładnie wzdłuż szwów. Na tą chwilę nie widać w przypadku materaca nic podejrzanego. Pani deklaruje, że co jakiś czas, 2-3 razy w tygodniu, znajduje 2-3 żywe pluskwy właśnie w okolicach tego łóżka. Dlatego zaglądam troszeczkę głębiej, szczegółowo. No i mam nadzieję, że za chwilkę coś znajdę. Szczebelki, okolice szczebelków. To są takie punkty nefralgiczne, gdzie zawsze jakaś sztuka nam się potrafi schować. Przewrócę łóżko na bok. Będzie łatwiej pozaglądać w te wszystkie miejsca. No i mamy pierwszego osobnika. Pierwsza pluskwa, proszę bardzo. Szukamy dalej w takim razie. Standardowo odkręcam nóżki, żeby zobaczyć, czy pod nóżkami nie ma jakichś niespodzianek. Ale widać, że tu jest wszystko w porządku. Włączenia tego materiału tutaj. Kolejna nóżka. Widać, że jest wszystko ok. Obejrzę jeszcze szwy za zagłówkiem. Miejsce, gdzie jest łączony materiał. Ale tutaj widać, że jest ok. Jest to mieszkanie, które składa się tylko z kuchni, z pokojem, z tak zwanego aneksu, więc poza tym łóżkiem, które jest tutaj, nie ma więcej mebli do przeglądania. Dlatego przygotowuję się do zabiegu i biorę się za robotę. Thank you.
Wychodzę z tego zlecenia, jadę na kolejne. Podsumowując to, co wydarzyło się w tym mieszkaniu. Jest to przykład czystego mieszkania, w którym mieszka młoda osoba, młoda dziewczyna, a mimo wszystko problem z pluskwami ją dotknął. Te zlecenie to przykład walki z mitem, ponieważ uważa się, że pluskwy występują tylko w brudnych pomieszczeniach. Co oczywiście jest nieprawdą. Pluskwy są najbardziej demokratycznym owadem i mogą występować wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Czy mamy czysto, czy brudno, nie ma dla nich najmniejszego znaczenia. W tym mieszkaniu też standardowo pokażę się za 2 tygodnie w celu oceny sytuacji i skuteczności moich działań, ponieważ może być sytuacja taka, że środki chemiczne nie do końca przy pierwszej wizycie wybiją wszystkie pluskwy, dlatego bardzo ważne jest ocena tego po 14 dniach i ewentualnie wykonanie kolejnego zabiegu. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia i cześć.